pierwszej części konferencji. Naszym gościem jest trener Widzewa, pan Janusz Niedźwiedź. Jeszcze w uzupełnieniu dodam, że mecz oglądało 4407 kibiców. Panie trenerze, proszę o komentarz pomeczowy. Gratuluję zespołowi, bo wykonał dzisiaj naprawdę kawał dobrej pracy i myślę, że zasłużenie wywozimy stąd 3 punkty. Długo czekaliśmy na to zwycięstwo. Myślę, że też poniekąd to ciążyło piłkarzom i myślę, że wszystkim ciążyło nam, że nie wygrywaliśmy, mimo że mieliśmy i lepsze, i gorsze momenty, ale tych punktów nie gromadziliśmy. Natomiast dzisiaj też to przełamanie, które też mam nadzieję doda jeszcze dodatkowej wiary, że piłkarzom, że to co robimy jest skuteczne i że możemy wygrywać. Mamy 3 mecze do końca, na pewno dzisiaj będziemy się cieszyć tym zwycięstwem, bo tak jak powiedziałem już wcześniej, nie było go przez ostatnie tygodnie. Myślę, że bardzo ważne punkty, przede wszystkim punkty, które myślę, że gwarantują już nam utrzymanie, czyli ten cel podstawowy, który mieliśmy założony przed sezonem i zaczniemy teraz myśleć też w inny sposób, żeby nie obawiać się tego, co za nami, tylko patrzeć cały czas z podniesioną głową i patrzeć w przód. Dziękuję naszym kibicom dzisiaj za liczne stawienie. Nie robię często tego po każdym meczu, natomiast dzisiaj też szacunek dla was, bo wytrzymaliście przez ten dłuższy okres. My czuliśmy, że zawodziliśmy w tych ostatnich meczach, szczególnie jeśli chodzi o wyniki. Natomiast dzisiaj w końcu daliśmy wam radość i też w imieniu drużyny dziękuję wam za doping i za to, że nas wspieracie. Czy mają państwo pytania? Karol Bugajski, Przegląd Sportowy. Gratuluję dzisiaj Dzień Zwycięstwa w Polsce, wy też macie taki swój Dzień Zwycięstwa, więc na pewno kamień serca. Pan jakoś zmieniał swoje podejście, swoje nastawienie, szukał tych nowych rozwiązań. Widział pan sam po sobie, że pan się zmienia w trakcie tej długiej serii bez zwycięstwa? No oczywiście, my szukaliśmy różnych rozwiązań i wcześniej, i tak naprawdę w każdym tygodniu ostatnim coś się u nas działo. Oczywiście pewne rzeczy konsekwentnie robimy, niektóre rzeczy oczywiście widząc potrzebę pewnych korekt, wykonujemy je na bieżąco i też dzisiaj jestem zadowolony z tego, że pewne rzeczy co wprowadziliśmy i to w jaki sposób drużyna zareagowała, dlatego tym bardziej gratulacje dla moich piłkarzy za to co zrobili, za to jaką dzisiaj energią dobrą bili. Trochę zabrakło mi jeszcze w pierwszej połowie jeszcze więcej odwagi, żeby grać szczególnie pomiędzy linie, bo tego brakowało. Z tyłu sobie dobrze radziliśmy i wyprowadzaliśmy bardzo płynnie te akcje i wszystko wyglądało naprawdę na wysokim poziomie, natomiast trochę brakowało mi w tej drugiej fazie, żeby przyspieszyć grę właśnie takimi odważnymi podaniami, takim zespołem, jakim jesteśmy. A w drugiej połowie też były dobre momenty, były też momenty, w których też bardzo dobrze, mądrze broniliśmy, byliśmy szczelni i też w końcu też nie straciliśmy bramki. To jest też dla mnie jako trenera i myślę, że dla całej drużyny taki pozytyw, że w końcu jesteśmy na zero. Zwycięstwo dał gol rezerwowego, ale na te zmiany pan się dzisiaj zdecydował późno. Miał pan takie poczucie, że jednak ci piłkarze podstawowego składu mogą przepchnąć, także kto mówiąc ten wynik? To jest zawsze takie pytanie, które sobie zadajemy na ławce. Jest 0-0, czasami czujemy, że ta zmiana jest potrzebna i nieunikniona. Czasem chcemy chwilę się wstrzymać, zobaczyć jak jeszcze drużyna będzie reagować. Był taki moment rzeczywiście, że poczuliśmy, że to jest ten właśnie moment, mimo że to było późno, ale to też było z premedytacją i myślę, że dzisiaj akurat oprócz tego, że ta jedenastka, która wyszła, nie zawiodła, to jeszcze mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobre zmiany i nawet dzisiaj Bożydar Czorbadziński, który wszedł na ostatnie dosłownie 4 minuty, też wywiązał się ze swojej roli, tak samo jak Dominik Kun, tak samo jak Łukasz Zjawiński, który utrzymał kilka piłek i wyłożył piłkę, chociaż żałuję, bo dzisiaj miał świetną sytuację do tego, żeby sam strzelić, ale mimo wszystko był bardzo koleżeński i podał do Normana, żeby Norman strzelił bramkę. Także dzisiaj każda zmiana była naprawdę na bardzo, bardzo duży plus. Dzisiaj w pierwszej połowie kolejny strzał Widzewa w słupek albo poprzeczkę. Tak się składa, że wy macie najwięcej takich uderzeń w Ekstraklasie. Zastanawiam się, jak pan do tego podchodzi. To jest coś do wytrenowania, czy to jest przypadek element? Wszystko jest do wytrenowania, natomiast czasem nie mamy wpływu na pewne rzeczy. My obijamy słupki poprzeczki i też w pierwszej połowie też nie strzeliliśmy dzisiaj bramki, ale znowu to nie ma żadnego znaczenia dzisiaj, bo ja zawsze powtarzam, że w futbolu kluczowe jest, żeby strzelać te bramki i ich nie tracić. I my dzisiaj wykonaliśmy te 2 założenia, więc nie ma to znaczenia, w której minucie strzeliliśmy dzisiaj. Już sama końcowa
końcowy etap meczu, bo bodajże z tego co pamiętam 87 minuta, więc po raz kolejny przed końcem strzelamy bramkę, ale to też nie przywiązuje tego aż do takiej wagi, po prostu my jesteśmy zespołem, który chce zdobywać bramki w każdym momencie, ale oczywiście jak jest wynik, tak jak dzisiaj remisowy, to też zawodnicy, którzy wchodzili, chcieliśmy, żeby właśnie szukali bramki, a nie tylko czekali na to, co przeciwnik zrobi. Chciałem jeszcze zapytać o Fabian Mesza, który dzisiaj pojawił się na ławce rezerwowej. Jak blisko on jest powrotu, czy on może wrócić do takiego grania w pierwszym składzie w tym sezonie? Myślę, że jest szansa, bo jest już po dwóch tygodniach normalnych treningów. Oczywiście no jego przygotowanie jeszcze odbiega od tego, jak wyglądają inni zawodnicy, którzy są w tym reżimie treningowym od wielu tygodni, wielu miesięcy. Natomiast Fabio już wyglądał na tyle dobrze, pozytywnie. Ostatnio też celowo daliśmy możliwość mu zagrania, żeby poczuł ten mecz, mimo że to są rezerwy, ale jednak to jednak jest zawsze mecz i chcieliśmy, żeby też tam zagrał, żeby też przekonał się, że wszystko jest w porządku. No i co, z niecierpliwością czekamy teraz na ten mikrocykl, żeby mógł kolejne dni treningowe zaliczyć i być może już w sobotę będzie szansa, żeby mógł się pojawić na boisku w mniejszym, większym wymiarze. Okaże się oczywiście, jak będzie mecz przebiegał i czego będziemy potrzebowali. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Trenerze Maciej Wojciechowski, widzę, to my. Chciałbym zapytać dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, czy trenerowi się wydaje, że to zwycięstwo dzisiejsze może spowodować, że zawodnikom po prostu spadnie ciśnienie z barków i te ostatnie mecze będą już wyglądały trochę lepiej pod względem mentalnym, bo mam takie też wrażenie, nie wiem, czy się trener zgodzi, że te ostatnie mecze to głównie były problemy właśnie mentalne, że ta świadomość, że ta seria już tyle trwa, że jest tak blisko ten cel, a jednak się nie udaje, że ona mogła trochę paraliżować zawodników. A druga, no proszę, proszę. Okej. Znaczy, liczę na to, że po prostu teraz nie będziemy mówić ciągle o tym samym, bo w ostatnich tygodniach pojawia się, czy się utrzymamy, czy się nie utrzymamy, a ile brakuje, a może jeden punkt, a może to 38 punktów da utrzymanie. Myślę, że teraz przestanie być tematem numer jeden to, czy się utrzymamy, tylko teraz myślę, że warto pójść za ciosem i wygrać na naszym stadionie z Górnikiem, który jest rozpędzony, ale dla naszych kibiców zrobić dobrą pracę i zrobić wszystko, żeby już za kilka dni wygrać. Mamy mecz za 5 dni, więc tego czasu nie jest dużo. Na pewno pewne rzeczy ciążą, natomiast my, no tak jak powiedziałem wcześniej, w każdym tygodniu rozmawiamy, robimy wszystko, żeby to nie ciążyło, tylko żeby jak najmocniej zagłębić się w pracy, zagłębić się w zadaniach, zagłębić się w tym, co chcemy zrobić, w jaki sposób chcemy grać, a nie myśleć o tych dodatkowych rzeczach, bo takie rzeczy rozpraszają, powodują właśnie, że może się wkraść jakaś niepewność. My chcemy cały czas pracować na tym, co widzimy, co analizujemy, żeby odrzucać te wszystkie rzeczy dodatkowe, które się dzieją, tą całą otoczkę. No i myślę, że dzisiaj też był taki dobry dzień, bo oprócz zwycięstwa i tych trzech punktów, myślę, że drużyna, czułem dzisiaj, że drużyna jest bardzo, bardzo tak nastawiona bojowo, bardzo, myślę, że też odważna, chociaż w tej pierwszej połowie, tak jak mówiłem, trochę zabrakło tej odwagi jeszcze, żeby mocniej grać między strefy przy naszej dominacji. No i wierzę, że w sobotę też z tą naszą energią nową i z naszymi kibicami sięgniemy po 3 punkty na naszym stadionie. Dziękuję bardzo. Jeszcze pytanie, bo mówi trener o tym, że tak zrozumiałem między wierszami, że drużyna dzisiaj była drużyną przede wszystkim. Natomiast można takie wrażenie odnieść z boku, że nie do końca w tej drużynie był Jordi Sanchez dzisiaj, który po zmianie nie podszedł w ogóle do ławki rezerwowej, tylko poszedł do szatni. Chyba został przez kogoś zawołany, wrócił później. Wygląda na takiego troszeczkę zdezorientowanego. Jest to jakiś problem dyscyplinarny, czy to jest po prostu robienie jakiejś tam afery z niczego? Że takie sprawy załatwimy wewnętrznie i każdy może być rozczarowany, jeśli schodzi z boiska, albo jeśli tak samo my trenerzy widzimy, że ktoś nie realizuje założeń, to tak samo możemy działać i robić zmiany wcześniej, jeśli, tak jak powiedziałem, nie będzie ktoś realizował tego, co jest zaplanowane. Natomiast mówiłem o drużynie, my tą drużynę tworzymy za każdym razem, tylko dzisiaj było, myślę, nawet jak można było zauważyć w końcówce, taką bardzo dobrą energię, nawet gdy graliśmy w niskiej obronie, to takie poświęcenie, które też było widać i wcześniej
na Zagłębiu, myślę, że pod kątem takim piłkarskim w porównaniu do Piasta to było dużo, dużo lepsze spotkanie niż z Piastem. Tam jeszcze nie przyniosło nam punktów, natomiast dzisiaj myślę, to z czego ja jestem zadowolony, to że drużyna właśnie w takim, myślę, optymizmem, też dzisiaj było widać większy uśmiech w szatni. No, to też są ważne rzeczy, żeby nawet w gorszych momentach też wychodzić, bo piłka nożna to jest też przyjemność, to jest granie, szczególnie jeszcze gdzie przyjechali się nasi kibice, czy za kilka dni będziemy grali u siebie, to jest czysta przyjemność, tym trzeba się cieszyć. Są pewne założenia, jest pewna dyscyplina, która trzeba być, jest doza kreatywności, natomiast to futbol ma sprawiać przyjemność i myślę, że dzisiaj piłkarze nasi cieszyli się tym, ale też cieszyli się też ci zawodnicy rezerwowi. Widać było, że tak jak dla mnie bardziej taka bardzo pozytywna energia, która biła się od zespołu i dlatego myślę, że to też poniosło nas i dało nam możliwość zdobycia dzisiaj 3 punktów. Mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Panie trenerze, gratuluję zwycięstwa, powodzenia. Dziękuję bardzo, dobrej nocy. Marek, przede wszystkim gratulacje, chyba duży kamień z serca, że po tej serii porażek udało się wreszcie zdobyć 3 punkty, to jest chyba najważniejsze. Tak, już chcieliśmy wygrać, długo już nie wiedzieliśmy, jakie jest czucie po zwycięstwu i po prostu mamy radość, że dzisiaj zdobyliśmy 3 punkty, mamy ponad 40 punktów i wydaje mi się, że utrzymanie już jest na 100%. Jest na 100%, już matematycznie udało się to zrealizować. No i teraz drugie pytanie, no ten cel jest już z Wami, chyba to też radość z tego jest podwójna, że udało się mimo tej serii, mimo tych problemów wiosną osiągnąć to i widzę, w przyszłym sezonie będzie grał w Ekstraklasie. Tak, myślę, że o tym nie możemy zapominać, że przed sezonem to był główny cel. Główny cel był utrzymanie. Na pewno po jesieni można ktoś się spodziewał czegoś większego, ale nadal wydaje mi się, że do tego 7., 6. miejsca nie jest za daleko i ciągle jesteśmy w grze o bardzo dobre umieszczenie i będziemy ostatnie 3 kolejki grać na 100%, by osiągnąć co najlepsze umieszczenie. No właśnie, czy to utrzymanie zrzuci Wam ciężar z głowy, że tak powiem, tej nieudanej wiosny? No, wydaje mi się, że jeszcze nie było jakś za bardzo nerwowo, można kibice mieli więcej nerwowości niż my zawodnicy. Na pewno chcieliśmy wygrywać i to chwilę trwało, ale byl tak, w miarę byl spokój, vytrzymaliśmy to ciśnienie i v końcu zdobyli jsme to zvítězstvo i teraz będziemy měli 3 meče na to trocha więcej grát spokojně i mieć možno więcej radości z tego futbolu. Marek, przed Wami jeszcze 3 mecze, sam powiedziałeś o tym, że jakby no jeszcze macie cel, żeby dograć te spotkania. Dzisiaj też nie było łatwo, no bo musieliście wywalczyć te punkty na Murawie, no bo mieć też postawiła bardzo trudne warunki. No tak, nie wiem, czy na jesień trochę tak myśleliśmy się, że wszystko idzie łatwo, ale prawda jest taka, że w Ekstraklasie nie jest łatwy mecz i ten poziom jest tak bardzo wyrównany, że ta linia jest bardzo cienka i dzisiaj też Legnica miała sytuację, a na pewno jakby strzela pierwszą bramkę, można by ten mecz wyglądał trochę inaczej, ale do czego chcę wrócić, że jeszcze mamy 2 mecze do końca sezonu w sercu Lodzi i na wiosną wygraliśmy tylko 1 raz i po prostu jeszcze musimy w domu zapracować na to, by też zrobiliśmy radość kibicom i mogli się cieszyć wspólnie z 3 punktów też w sercu Lodzi. Gratulacje. Brawo. W szatni powitano Cię okrzykiem Messi, Messi. No i coś w tej akcji było, bo nie dość, że dała 3 punkty Widzewowi, to jednak była to sytuacja naprawdę przedniej urody, świetne indywidualne zachowania. Jak to wyglądało z Twojej strony na boisku? Co sobie myślałeś? No tak, tutaj na pewno już w szatni trochę żartów. Miłe. Pocieszyliśmy się. Także a z samego boiska, no cóż, widziałem trochę miejsca. Chciałem w pierwszym momencie strzelać, potem się wszyscy rozstąpili, pobiegłem po prostu przed siebie, strzeliłem, także lubię tak te akcje, takie z głębi pola wejść, to jest mój atut i wykorzystałem go.
to samo, co pytaliśmy Marka Hanouska. No, utrzymanie, to główny cel postawiony przed Wami został zrealizowany. Dzisiaj nie było łatwo, no ale możemy się teraz cieszyć ze spokojem, dokończyć sezon. No tak, cel osiągnięty, także trochę ulgi, no ale jeszcze mamy te trzy mecze, także sobie trzeba nowe cele postawić i powalczyć o jak najwyższe miejsce. Dziś wchodziłeś z ławki, to nie było łatwe spotkanie, tu z Markiem rozmawialiśmy też, że trzeba było wyrwać te punkty. Z jakimi zadaniami wchodziłeś od trenera Janusza Niedźwiedzia na Murawę? No na pewno miałem rozruszać z Hansim, wchodziliśmy jeszcze świeżo po tej akcji, co gdzieś wybroniliśmy to tak w cudowny sposób, także czuliśmy, że to jest ten moment, żeby zaatakować i tak się stało, także no, myślę, że wszyscy zmiennicy tam trochę rozruszali, pokazali się z dobrej strony, ale ci, co grali od początku, przede wszystkim wybronili i potem było łatwiej, bo przeciwnik był zmęczony i mogliśmy się wykazać. Przed Wami teraz trudne spotkanie w Łodzi, Górnik Zabrze, który ostatnio pokazuje się też z niezłej strony. Dobrze byłoby zakończyć ten sezon też w Łodzi pozytywnie, prawda? Na pewno będzie nam o tym bardzo zależeć, żeby tak się stało. Także no, widać dzisiaj postęp w porównaniu do poprzednich meczy naszej gry. Przede wszystkim wybronione i z przodu właśnie zawsze coś strzelimy. Także na tym będzie trzeba budować, na te ostatnie mecze, żeby jak najlepiej się ten sezon zakończyć.